Witam państwa serdecznie. Gościmy dziś ponownie w Leopoldowie u państwa jasiorowskich, ale wyjątkowo, tym razem nie w odmianie Blue Jay, która jest troszeczkę dalej, ale Duke. Dlaczego Duke? Bo w Duku pojawiły się pierwsze niebieskie owoce, czyli będziemy zmieniali pożywki. No i przejdźmy właśnie do tematu od pożywek podawanych poprzez fertygację. Do tej pory, a w odmianach późniejszych jeszcze dalej, będziemy bazować na przede wszystkim Kalfonie, tym podstawowym 14 11 22 plus 8% wapnia plus mikroelementy. Natomiast w momencie kiedy się pojawiły pierwsze już niebieskie owoce, proponuję zmianę pożywki. Możemy robić naprzemiennie Kalfon 14 11 22 a przy następnym razie podać na przykład Green Plant 8740, czyli nawóz NPK z przewagą potasu. I to tak na zmianę pewnie ze dwa razy. Natomiast później, kiedy już będziemy się zbliżali naprawdę tak do początków zbioru, od początku zbioru proponuję znowu przestawienie pożywki, albo korzystamy znowu z Kalfon 14 11 22 na przemian z Greenplantem fosforowo-potasowym, na, na przykład takim 62136, 21 36. albo przestawiamy się po prostu na Kalfon K. Jest to Kalfon, który ma dużą ilość w sobie fosforu i potasu. Oczywiście, również wapń i mikroelementy. Więc, w zależności co mamy dostępnego, albo robimy podstawowy kalfon plus greenplanty, albo kalfon K. Natomiast, gdybyśmy chcieli bardziej jeszcze wzmocnić wzrost roślin, możemy Dodatkowo, zwłaszcza do green plantów, szczególnie polecam, dodawać na przykład witorga, czyli koncentrat aminokwasów roślinnych. Kiedy to robimy? Wtedy, kiedy wydaje nam się, że wzrost roślin jest zbyt słaby, a stosunkowo dużo jest owoców. Wtedy ten dodatkowy aminokwas na pewno się przyda, i roślina nam za to się bardzo chętnie odwdzięczy. Natomiast jeśli chodzi o dokarmianie dolistne, w przypadku odmian późniejszych, gdzie jeszcze nie ma niebieskich owoców, możemy dalej kontynuować dokarmianie nawozem. Expando i Expando przypominam, robimy naprzemiennie z nawozami wapniowymi. Proponujemy taką mieszankę Green Mix, czyli magnes mikroelementy, plus Calgrin, czyli mrówczan wapnia i jeszcze Great VG, czyli aminokwasy. I takie przemienne zastosowanie bardzo dobrze będzie nam wpływało na wielkość owoców, jednocześnie bez pogorszenia jakości owoców. W tym przypadku już jest za późno na Expando ale magnez i mikroelementy, również aminokwasy, na pewno świetnie się sprawdzą. No i taką mieszankę Green Mix plus Great VG możemy polecać. Jeśli nie, możemy skorzystać też z Erantisa. Erantis to jest mieszanka dwóch alg, już o tym mówiłem wcześniej, pobudza wzrost całych roślin, zarówno owoców, jak i i ma dosyć mocne działania antystresowe. Ponieważ zbliżają się upały, to podpowiadam jeszcze jedno rozwiązanie związane z upałami. Rewival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. Przypominam, że kiedy jest upał, kiedy jest gorąco, rośliny się zamykają. Zastanawiamy się wtedy często, czy w ogóle jest sens dokarmiać do listnie, a jeśli tak, to co możemy stosować? Możemy w tym momencie stosować wapń i aminokwasy. I to są dwa elementy, z których rośliny będą w tym momencie, kiedy jest stres termiczny, zadowolone. A więc rewiwal, rewiwal w dawce 2 litry na hektar. No i na razie tyle. Plon zapowiada się pięknie, obydaku wszystkich i żebyśmy z tego mogli uzyskać dobre pieniążki. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam do obejrzenia następnych odcinków.